Cześć, dzień dobry, ja jestem Cydia, przed wami możliwe, że już ostatni odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Kapitan Toad Treasure Tracker na Nintendo Switch, co oznacza, że kilka poziomów zostało stracone i nigdy nie zostanie odnalezione. Chyba że jednak zostanie nas zaskoczone, że jednak te poziomy magicznie gdzieś tu się znajdą. Jak wy się poruszacie? Czy jest to identyczna kwestia, co sterując wcześniej armią naszą, czy nie? No właśnie w tym rzecz, że nie, jest to coś nowego. Oni po prostu chodzą za mną, co oznacza, że no właśnie, unikanie przeciwników będzie nieco trudniejsze. A tak poza tym, no to mamy powtórkę poziomu z wcześniej, co trochę szkoda, bo jak rozumiem, wszystko, co nam pozostało do zrobienia w tej grze, to są właśnie takie oto powtórki poziomów z wcześniej. Wyjścia powinna być już dla nas dostępne. Śmieszne całkiem, że trzeba tak się pokręcić, aby wszyscy do nas przyszli. Aż nam się w głowie zakręci czasami może. No raczej ciężko byłoby zabić wszystkich przeciwników. Nie wiem, czy byłoby to pomysł ciekawy, aczkolwiek to, że musimy go wykonywać na tych samych poziomach z wcześniej, nie tak ciekawy. Okej. Chodzi wam o to? Ej, no nie wierzę, że nie chodzi wam o to. Byłem wszędzie, gdzie tylko się da. Ja myślę, żeby na grzybka wejść, ale ja latać nie potrafię przejść. Serio tutaj? Serio tutaj? Ale to miejsce się niczym nie wyróżnia. Nic nie wskazuje, że tam coś może być. Tutaj na górze coś może być. Tutaj na górze, jakby się dało wejść, coś może być. Ale dlaczego tutaj, w takim miejscu? To jest serio pixel hunting, jakich mało. Najgorszy przykład, tak? Polowania na piksele. No co za zło. Kto pomyślał, że to dobry pomysł? Panie Nintendo, co pan sobie myśli? Regi, co ty? To nie jest fan. Byle to pierwszy i ostatni raz coś takiego. Poprzednie jakoś się zawsze minimalnie wyróżniały te złote grzybki tutaj? Po prostu sobie jest i szukaj go. No cóż, niestety. Tak to wygląda, że są to powtórki tego, co było wcześniej. I jak na razie pierwsza z nich zbyt ciekawa nie była. Jak pomysł jest ogólnie bardzo fajny, tak właśnie cała reszta się wiele nie różni od tego, jak się przechodziło ten poziom wcześniej, tak? Musimy zacząć identycznie. Musimy dalej iść identycznie. Ty nie przejdziesz do mnie identycznie. Tutaj wychodzi pan Kret identycznie. Zmiany są całkiem nijakie. Prawie wszystkie monety były znalezione. Chyba że znowu jakaś magicznie się okrutnie czai, żeby nas brzydko zamordować. Oby nie. Zamordować kilka minut polowania na piksele. Jeszcze tak ominę sobie metę, w razie jakby o to mogło chodzić. No żeby to nie był znowu jakiś złoty grzybek, bo no, to są poziomy te co wcześniej, nie chcę ich na nowo zwiedzać. I właśnie o to chodzi. Nie, tak się nie robi. To jest i tak najnudniejsze, co było w tej grze do tej pory z poziomów. Już ta gra ma bardzo dosłowną wersję pixel huntingu, tak? Szukaj piksela na każdym poziomie, pikselowego Toada. Więc tym bardziej nie powinno mieć miejsce coś takiego w tej grze, gdy jest w niej cała mechanika poświęcona właśnie na to. Okej. Nie ma nic. Absolutnie nic, co by wskazywało, że jest on tutaj. Dlaczego? Dlaczego, ja się pytam, dlaczego ktoś pomyślał, że to jest fajny sposób na wrzucenie znajdźki do gry? Bo mi się on zbyt fajny nie wydaje. A jeszcze przed nami takie dwa niestety. A mumie też są podobną mechaniką. I obie te rzeczy są na poziomach, które były wcześniej. I to jeden z moich najmniej lubianych poziomów? Tak. Zaraz polować na grzybki. Wow, co za zabawa. Ale to już było. To jest to samo co wcześniej i się praktycznie nic nie zmienia. Rób to znowu, tylko jeszcze poluj na grzybki po drodze. No come on. Nintendo please. No sobie uwalniamy jednego, sobie po niego idziemy. Sobie sprawdzamy, czy gdzieś tu jakiś narożnik przypadkiem nie ma złotego grzybka. Bo to jest taka zabawa przecież. Podstawa każdej gry, żeby sprawdzać każdy jeden piksel planszy. Tak, gdzie jest Waldek, tak zwane, bo dokładnie tego po tej grze oczekiwałem. Hidden objectowej gry, teraz nie zgubić znajdźki ze wcześniej. Okej, przynajmniej tego złotego grzybka nie trzeba było szukać dużo, bo w sumie
Ja wiem, moja wina, ale sorry. Nie bawię się ani trochę dobrze, robiąc to samo po raz kolejny. Gdy nie jest to ani trochę ciekawsze. Tym razem przynajmniej nie kazali nam niczego szukać i był to poziom niezmieniony z wcześniej praktycznie, ale... No bo to, że mamy brygadę ze sobą, nic nie zmienia. To jest cały czas ten sam poziom. I to, że mamy 4 Toady, a nie jednego, nie nadaje mu nowej perspektywy. Nie przechodzi się go inaczej. Rób to samo, tylko przy tym szukaj pikseli. I może się o to nie prosiłeś. Zabawa. Ja teraz już muszę sprawdzić drugą stronę, bo przecież nie wiadomo, co oni tu wymyślą. Muszę też sprawdzić... O właśnie. To miejsce przynajmniej trochę wyglądało podejrzanie. Okej, było 240 faktycznie. To było złe, to było tak bardzo okropne. A mamy więcej powtórek, aczkolwiek mumie, czy ogólnie duszki, które nas gonią w przeróżnych grach, to zawsze coś, co bardzo lubię. I tutaj właśnie mamy coś podobnego. No tylko właśnie tak, jest to ten sam poziom, co był wcześniej. Już zła mumia mnie goni. No i o to chodzi, że po prostu nie możemy się cofnąć do miejsca, w którym byliśmy. Cały myk na tym polega. Mumia niestety nam nie pomaga w zbieraniu monet. I zapewne takie zbieranie monet to coś, co musimy tutaj robić bardzo dokładnie i precyzyjnie. Po prostu powtarzam nasze ruchy, tylko w odróżnieniu od tego, jak było poprzednim razem, nie mamy go chronić, a mamy go unikać. No cóż, właściwie to tyle. Myślę, że cały czas chcę go unikać. A, tak to działa. Że nie mogę za drabinkę złapać, gdy trzymam kill off, to fajnie. Wiedzieć. Żeby nie było tu złotego grzybka gdzieś schowanego, mój Boże. Błagam. No nie! No po prostu, no nie. Po prostu. Przez połowę tego poziomu się biega w kółko po tym jednym dywanie latającym. Biegnij! Co ty robisz? Złap za to. O Jezu. Jakie to jest nudne, po prostu. Tak bardzo. Jeszcze te sekretne wyzwania są okropne. Okropnie nieciekawe do wykonywania. No w tym poziomie i tak się biegnie cały czas do przodu. Więc nie żeby to jakoś ogromną różnicę robiło. Udało się za pierwszym razem, ale też nie starałem się zbierać za bardzo monet. Teraz tak dozbieram sobie do tych 160 i zobaczymy, że trzeba 170. 190, no spoko, no ja wiem. Przechodź w kółko ten sam poziom aż do znudzenia. Szkoda, że to znudzenie to już jest za trzecim razem, tak? Za pierwszym razem raz można sobie przejść, potem za drugim razem zrobić sekretne wyzwanie. Ale to starczy, to naprawdę wystarczy. Jest o 10 więcej, więc jest pewien margines błędu. Ten poziom jest bardzo fajny, ale nie, po raz 50! Come on! Nie wiem. Bo to, że oni mnie gonią, nie sprawia, że jakoś inaczej się gra. Gra się tak samo. I dalej to samo. Walka z tym smokiem po raz 4. Licząc sekretne wyzwania, nie wiem, 8. I tu zawsze chodzi o zbieranie monet, co jest po prostu strasznie nudne. To jest całkiem zabawne. Już nieco mniej. Okej, okay. To jest bardzo fajne. No, którędy ty schodami wchodzisz? Lewą stroną się wchodzi. Nie prawą. Niewychowany. Mumia. Jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko przez jeden piekielny poziom musimy przejść. Będzie w końcu koniec tej gry. Chyba. Dobra. Zbadaj wszystko. A tu jeszcze mumek ciegonek. Po prostu to weź. 180 mam. Nie każcie mi 190 zebrać. Błagam, ja zrobiłem to perfekcyjnie, bez obrywania, wszystko zbierając. Dobra. To jest to samo. Znowu, tak? Zmiany nie są. To było koniec. No, ale to jest to samo, co było, tak? To nie ma sensu nawet tego sprawdzać. Epilog. Znaczy prolog. No to robiliśmy. Tak się gra zaczęła. Nie byłbym na waszym miejscu tak ucieszony, bo zaraz tutaj traficie do swojego takiego czyśćca, czy czegoś limbo dziwnego. I zaraz wyjmę kartridż. I co? I będziecie w nim siedzieć na zawsze uwięzieni. Bo nie planuję w tą grę nigdy grać, ale może ktoś inny sobie zagra i jeszcze chwilę zabawy będziecie mieli. Chwilę życia.
Jak się poślizgnął w ogóle? Ale to widzieliśmy, no już. Nawet nie mogę teraz tego pominąć. Tak wiem, ale naciskam wszystkie przyciski. Wszystkie przyciski. A. Serio? Serio? Myślicie, że to fajny pomysł? Nie, to nie jest fajny pomysł, żeby przechodzić... Co oni sobie myśleli? Co oni sobie tutaj myśleli? Wrzucić byle tylko jak najwięcej, nawet jeśli to nie będzie ciekawe, nie będzie fajne, to wrzućmy co tylko się da, aby było więcej, tak? Fajnie. Super. Nintendo jesteśmy. Robimy najlepsze gry na świecie, chyba że akurat nam się nie chce i... No jak to nie tutaj niby? Co? To jest idealne miejsce. Tutaj ma być on niby... Poważnie. Wow, co za niesamowita eksploracyjna zagadka, znajdź grzyba. Serio, szukanie grzybów w lesie jest dużo bardziej angażującym zadaniem niż granie w tą grę. Teraz. Ta gra była niesamowita przez swoją kampanię główną, ale te bonusy to jakaś porażka. Znaczy te z Odyssey były fajne, ale te ostatnie to jest jakaś porażka. Nawet scenki się nie da pominąć. Dlaczego? Każdy w tym momencie gry widział tą cutscenkę przynajmniej raz. Raczej przynajmniej dwa razy, myślę. No... Super, grzyba znalazłem. Niesamowite. Chodźmy znaleźć kolejnego grzyba. Co teraz będzie na tej kolumnie, tak? Czy za trzecim razem? O, to jest ten sam poziom! Tylko grzyb za każdym razem jest gdzie indziej. Hurra! Juhu, wow, kto by pomyślał? Po co to? Naprawdę, te pixel toady nikomu nie szkodzą, ale to szkodzi mocno. Uhu, czas zobaczyć po raz 50 tu samą cutscenkę, której się nie da przewinąć. Można ją przewinąć, wyciągając kartridż i wyrzucając go do śmietnika. Od razu pod piłę jakąś, o, wsadzić. To by było dobre w sumie. Wyciągnąć taką wielką piłę do drewna. Co trzeba 5 osób, żeby ją w ogóle podnieść, aby tylko taki jeden kartridż zniszczyć. No, to by było fajne. Aż nawet mnie kusi coś takiego zrobić. Jestem zbyt biedny, żeby niszczyć rzeczy. Swoje. Byłby to fajny bonus na koniec filmu. Prawda, na koniec serii. Ale nie stać mnie na takie bonusy, przykro mi. Nie podnieś tylko tej gwiazdki! Miałem się ominąć. Czas obejrzeć cutscenkę, która nikogo nie obchodzi. A, takie coś, okej. Spoko, no jasne. Wspaniała scenka, w której jej jeszcze nigdy nie widziałem. Zaraz tego pada zniszczę po prostu, ale to jest smutne. Smutne, że to jest nasz pewnie ostatni poziom z gry. Mam nadzieję, że nie są kolejne poziomy zablokowane za Pixel Toady. To by oznaczało, że muszę je zebrać. Nie, nie. Biegaj z Mumią w nieskończoność, wspaniale. Marzyłem o tym zawsze. Hej, to mumia. A ty z nią biegaj. Aha. Nie masz licznika czasowego. Możesz sobie... Wow. A. Okej. Okay. Nie no, spoko. Dwa. O, wow. No, nie robi się z monetami nic w tej grze, sorry. Jak mnie nie zmusicie. Charlie, rozwal mi mumię. No spoko. Okej. Okay. Takie minigierka, że sobie w nieskończoność biegasz. Tak mi mówicie. Tak mi mówicie. Tak mi mówicie. No ja muszę. Ja nie chcę, ale muszę. No już robię to na 100, to robię to na 100. Wbrew sobie. Ale no. No, no. No co? 5000, to są żarty jakieś. 200 za jedną planszę dostaję. To chwilę zajmie. To nie jest fajna minigierka, sorry. Dajcie mi jakąś chociaż muzykę skoczną do tego, szybką, taką motywującą do męczenia się z czymś takim. Jeszcze tylko 4500. Nie ma tu przejścia? To trudno. Takie coś jest całkiem miłe. Okej. Okay. Chwila relaksu. Jedna moneta. Może akurat... Okay, muzyka się zmienia, mumie są dwie. No robi się to ciekawsze, ale...
i straszniejsze z każdą chwilą. Te gumby to zło. Jesteś za szybki. Tak się nie robi. Połowa to dopiero była. O Jezu. Tutaj szkoda, że nie można grzybków w ekwipunku przenosić jak w Super Mario World. O, tu, nie widziałem cię! Nie! Nie zauważyłem go przez to, jak kamera była ustawiona. O nie! A szło tak pięknie do tego momentu, ani razu... Dobra, raz oberwałem wcześniej. O nie! Nie chcę przez to przegrać. Przez jakieś ukryte złe gumby. Znowu Charles. Dwóch Charlie, Kamek, Charlie, mumie, wszystko. Wszystko tu jest. To jest szaleństwo. Czy ja wychodzę po prostu? Ja nie mogę wyjść po prostu, gdy tutaj tyle pieniędzy czeka na mnie. O Jezu, nie! Jezu, nie! Jezu, nie! Jezu, ratuj! O, wow. Kamek, idź sobie. Idźcie wy wszyscy. O, wow. Buszki! Za dużo tego! Buszki przez ściany będą mnie zjadać. Nie mam jakich za dużo buszki. Tak bardzo za dużo buszki. Tak bardzo za dużo was wszystkich. Ja wychodzę. Więcej buszków. Za dużo buszków. Nie, ta ściana tu jest! Wow, to jest okropne. Czy świetne, znaczy okropne, nie wiem sam jeszcze. Szalenie stresujące. Bo szalenie długie. I się przegra, zaczyna się wszystko od nowa. A przegrać jest bardzo łatwo, bo na dwa trafienia. O Jezu, Charlie! No wiem, ale ja nie wiem, co miałem zrobić tutaj. Absolutnie nie mam pojęcia, co miałem zrobić. Kilo dostać. To nie tak. To nie tak. To bardzo nie tak. To jest bardzo, 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 bardzo... Nie tak. Czemu tu nic nie ma? Ślepy zaułek, duszki wszędzie, nic nie robisz, nie. A fajnie, że dało się to zrobić. Uczciwie. Wylosowany poziom. Okej, udało mi się dojść do duszków bez obrywania. Czas tutaj tak łatwo oberwać, gdy oni przez ściany przejdą. Nie da się ich łaskotać za bardzo, bo znikają i nawet jest gorzej wtedy. Patrzysz na nich też za bardzo nie ma jak. No właśnie. Co ja niby w takiej sytuacji mam? Połowa drogi za nami i jest... Prawda, checkpoint, prawda? Prawda. Dobra. Dajcie mi życie. Może więcej złotych grzybków. Może jakiś czerwony? Dzięki. No, niezbyt wspaniale, ale... Teraz najważniejsze. Grzybek, czerwony grzybek były wszędzie. Jakich nie potrzebowałem. Teraz ich potrzebuję, teraz ich nie ma. No przecież, że... Nie mogłem chodzić! Przestała mi postać chodzić! Nie mogłem się poruszyć. Nie wiem czemu. Nie mogłem chodzić. Nie mogłem. Charlie, nie! To z 20 minut trwa dojście do niecałej połowy. To z godzinę trzeba biegać z nimi, żeby zdobyć te 5000. Nie powiem, że się gra źle, ale też nie wiem, czy się gra dobrze. Nie wolę biegać przez godziny tutaj, niż powtarzać 50 razy poziomy z wcześniej. I ten jeszcze muzyczny loop 5-sekundowy, od którego oszaleć idzie.
Kiedy się siedzi tu kilka godzin. Charlie! Ja wychodzę. Ja nie mogę z tym. Shy guy? To w sumie ciekawe. Ściana! Ściana tam była. Jakie złoto. Ja w tej chwili złota nie pragnę. A czegoś nieco innego. O Jezu. Muszę. Przynajmniej tyle. Oj, tu nie ma wyjścia. Nie! To jest po prostu za dużo. Tak bardzo źle. Tak bardzo źle. Zrobiłem to. Jakoś. Udało mi się przetrwać duszki. Ponownie. Na ile to się nam przyda. Zobaczymy. Jak szybko stracę tego grzybka, zobaczymy. 2000 zdobędę tutaj. No, tego raczej nie zobaczymy. No, jak na razie 1500 na świat, tak? Na 10 poziomów. Więc trzeba by naprawdę się postarać. A się naprawdę teraz starałem. I tak tyle zebrałem! Jak to się... Dzięki za to. Największe. Czym... Tak się nie robi, koleś! Naprawdę się nie robi. Ja przysięgam, jeśli nie wierzysz, ale ci mówię, tak się nie robi. Szczególnie gdy ten kursor nie działa czasami, tak jak powinien. No głupio by było tego nie zebrać, gdy nic tego nie strzeże. Jeszcze więcej życiek. Tam jest. Tędy muszę. Jezu, biegnij! Biegnij! Już ledwo kontroler trzymam. Najgorsze, że po prostu ten kursor jest tak niewygodny, okropnie. Żyćko, w razie czego. A to nie jest dobra droga, no bo przecież... Niedaleko. Nie czeka tu nic złego, Okej. 1500. Dobra, masakrujemy. Was, koledzy. Ja na tym zostałem trochę. Teraz mogę spokojnie to pozbierać sobie, chyba że Kamek coś wykombinuje. Chociaż to nie byłoby w jego stylu. To
1150, 147 dokładnie, rzecz biorąc. Dobra, tu już byliśmy. My! Nie umiem z nimi. Nie widać życia, nigdzie nie widać. Do wyjścia, do wyjścia. Tędy jest droga do wyjścia, tędy. Jeszcze jeden. Jest wyjście, droga w miarę wolna. Come on. Co? 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 Jak to rozumieć? Ja po prostu tu wchodzę. To mi brzmiało na... Dlaczego nie ma checkpointa? Dlaczego tym razem nie ma checkpointa? Zostałem właśnie tak bardzo okradziony ze całej nadziei życiowej, jaką miałem. Strzelaj może, koleś! Co się stało? Czemu? Dlaczego? Dlaczego tak zrobiliście? Czy złą stronę wybrałem? Dobrą. Ktoś coś pomóc jakaś? O Jezu, nie zauważyłem ciebie! Dzięki Bogu za to! Wielkie, wielkie, największe! To się może udać. To się może udać. Tak blisko. Tak blisko. Jeden, drugi, trzeci. 279. 279, żeby to nie był koniec. Okej. Może co? Nie chciałem tutaj. Chciałem tutaj. 115. Piętnaście! Jest! 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 O, wow! O, wow! To było prze... Nie wiem, ile godzin na tym spędziłem. W sumie tylko ze dwie chyba. Oj! Sam nie wiem, co tu się stało. O, to się zaliczy, prawda? O, tak... O, co?! Więc to trzeba przejść. To trzeba przejść i zebrać przy tym 5000. I to nie jest forever. Aha. To nie jest zabawa. No okej, no spoko. No spoko. No spoko. No spoko. No spoko. No jasne, no spoko. Tak forever. Spoko. Myślałem, że po prostu zbiorę 5000 monet i to faktycznie jest forever i... Nie wiem, czemu tak... Nie wiem, może to nie jest oczywiste, przepraszam, jeśli nie jest, ale... Sorry.
Sorry, to zginęliśmy przy samym końcu, ale po prostu już się nie starałem jakoś mocno, bo myślałem, że wiecie, to tyle i koniec, i w ogóle fajnie. Co ty tu robisz? Tylko nie wy. Najgorsze możliwe combo. Żadnego sercuszka. Żadnego grzybka. Zła droga wybrana. Najgorsza droga wybrana. Zaklikaj go, zaklikaj go, zaklikaj go. Gdzie tu przejście jest? Wszyscy tam. Wszyscy po prostu. Jak to? Nie! Ostatni poziom! Nie zauważyłem wyjścia. Nie zauważyłem wyjścia głupiego. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Przegrałem, bo nie zauważyłem wyjścia. Na ostatnim poziomie. Super. Super. Wyjście. Jest wyjście. Jest złoty grzybek. Prosta linia. Biegnij, 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 biegnij. O, tak blisko. Tak blisko. Dziękuję za ten piękny poziom. Którędy chcę biec? Tędy, 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 tędy. Tak, 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 tak. Idealny poziom się wybrał znowu. To za bardzo jest kwestia szczęścia. 8 i 9, 8 i 9, 8 i 9, biegniemy w tą stronę. Trafiaj go! Kursor, dobre miejsce, proszę cię, proszę cię. Okej, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Buszek, 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 ty stąd. Jakby tu znowu ściany nie było, jak wtedy. Było na szczęście. Aha. Robimy to. Robimy to. Robimy to. Robimy to. Jest! O mój Boże, to zajęło długie godziny. Ze 3,5. Albo ze 3. Albo coś. Dzięki. Okej, więc niepotrzebnie się w ogóle starałem nad monetami. I gdybym się nie starał monet zbierać, to bym miał okazję 50 zrobić to wcześniej. Już, koniec. Mamy kronę. Skończyliśmy Kapitana Toada. Ostatni poziom był niesamowity. Ale był on świetny, tak? Mogę powiedzieć po godzinach, że mam doświadczenie z nim i że był on naprawdę świetny, z wyjątkiem pewnych sytuacji, tak to wszystko było losowane, generowane losowo, więc nie zawsze było do końca fair. Samo generowanie losowo było spoko. O samym tym poziomie można mówić wiele, szczególnie potem, gdy się grało w nim tyle godzin. Ale, moje ręce, moje głowa. Mamy koronę, ale co mnie to obchodzi, ja już robiłem te poziomy wszystkie, a że mam nieskończone do nich monety, to sorry, ale nie dla mnie. Zrobiliśmy wszystko, z wyjątkiem pikselowych Toadów, które nie są niczym interesującym. Więc to był Kapitan Toad. I...
Na razie nie mam sił w tej chwili, cokolwiek mówisz, szczególnie gdy mi się szalenie spieszy na busa. Ale to było całkiem dobre. I to było szalenie satysfakcjonujące. I to było świetnie wyważone, z wyjątkiem tych pewnych nie fair elementów, ale... No i z wyjątkiem tego, że... Gra dawała wrażenie, że musisz starać się zbierać te monety, a potem okazuje się, że nie musisz jednak. Więc można się poczuć oszukanym mocno. Ta gra to zło. Nie polecam tego w ogóle. To polecam bardzo mocno. Tego nikomu nie jestem w stanie polecić. Nikomu. Nieważne, jak uwielbiacie Final Fantasy. Nie. To jest jedna wielka strata czasu. Po prostu. To za to jest fantastyczne. Ja tu wrócę kiedyś coś dokończyć, ale na razie... Jak się tą konsolę wyłącza? Hej, dzień dobry. Tak tutaj wypadałoby coś co nieco pogadać na koniec, to podsumować. Muzyczko, proszę grać. Ostatnio jedyna muzyka, jakiej słucham, to muzyka z Niera, więc... No, to jedyne, co mogę tutaj wrzucić. Jako podkład. Bo no czemu by słuchać czegoś innego, gdy jest to muzyka z najlepszej muzyki, no najlepszej muzyce, w najlepszej grze, z najlepszą muzyką, no to po co szukać czegoś innego, tak? Po co? Nie widzę za bardzo w tym sensu, żadnej logiki. Więc, tak, Kapitan Toad. Powiedziałem w miarę wszystko, co chciałem podczas całej serii, chociaż też, no, jest to gra zaskakująco fantastyczna i zaskakująco interesująca i... Myślę, powiedzieć można o niej całkiem sporo, bo jest to tytuł, który nie ma prawa działać. Jest to tytuł, który nie ma prawa mi się podobać, bo wydaje się totalnym przeciwieństwem gier, które lubię. Jest to ani szybka, dynamiczna platformówka z wysokim poziomem trudności, ani gra logiczna z fajnymi zagadkami. Bo spodziewałem się gry logicznej z fajnymi zagadkami, bo jakoś z tym mi się te poziomy z 3D World kojarzyły z tego, co widziałem tam lata temu. Okazało się, że nie, że Kapitan Toad to co tak naprawdę? To gra, w której się chodzi i sobie biega się i nie rozwiązuje się zagadek. Zręcznościowo też nie jest to bardzo wymagające, tak po prostu sobie biega się. I jakimś cudem jest to szalenie przyjemne i angażujące. Nintendo to zrobiło, tak? To przykład po prostu tego, jak Nintendo robi gry i takiej po prostu nintendowej z tego rodzaju magii właśnie. I jak nazywałem tą grę kilka razy Mario bez skakania, no to tym właśnie ta gra jest. Czymś, co nie powinno w żadnym wypadku nigdy zadziałać, a tutaj działa i działa bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I pytanie brzmi, dlaczego to działa tak dobrze? Dlaczego w tą grę gra się tak świetnie? Bo ja naprawdę na ogół nie lubię powolnych gier, które udają, że trzeba myśleć, ale tak naprawdę nie ma w nich żadnego myślenia, nie ma żadnych zagadek do rozwiązania, po prostu sobie chodzisz, czasem coś naciśniesz, no bo tak wyglądała ta gra, chodzisz sobie, czasem coś naciśniesz, no niby... Mogłoby się wydawać, nie ma w tym nic interesującego, niby nie powinno to grać się fajnie. Takie wiecie, casualowe, relaksacyjne bieganie, gdzie można po prostu wyłączyć myślenie, wyłączyć mózg i zamknąć najlepiej oczy i sobie grać. Bo nie wymaga to super zręczności, nie wymaga to super myślenia, nie wymaga to praktycznie niczego. Z wyjątkiem tego oczywiście ostatniego mumiowego poziomu. Ale grało mi się to fantastycznie i... Mówi się, że hej, grafika nie ma znaczenia. I to jest straszna bzdura. Ja zawsze będę to powtarzał, że grafika ma takie samo znaczenie jak fabuła, jak muzyka, jak gameplay. I głupie jest strasznie mówienie, że grafika nie ma znaczenia, ty się nie znasz w ogóle. No bo ma, gry składają się z wielu elementów. Grafika jest jednym z nich i równie ważnym jak pozostałe. I ja wiem, że ten argument często pada, jeśli mówi się o osobach, do osób, które mówią wielkie piksele to się nie nadaje, gdy to jest po prostu jakaś stylistyka i ona potrafi być ładniejsza niż wielkie, super efekciarskie HD rzeczy. No ale no, do głupich osób się nie przemówi, które nie są w stanie czegoś zrozumieć, ale argument, że grafika nie ma znaczenia, też jest trochę, nie wiem, dla mnie głupi i zawsze mnie drażni. Bo no właśnie w takim Kapitanie Toadzie to był ważny element, tak? To jak każdy poziom wyglądał inaczej, to no po prostu przyjemnie się na to patrzyło, tak? Ta stylistyka typowa dla Nintendo była tu rewelacyjna, z wyjątkiem oczywiście powtórek, które się no całkiem rzadko pojawiały, to tak naprawdę każdy poziom rzucał nas do innego miniaturowego świata. Sam pomysł na te miniaturki jest bardzo, bardzo fajny. Pozwala właśnie, aby każdy poziom był niby podobnym bieganiem sobie w kółko, ale aby prezentował coś po prostu innego i
tą różnorodnością, no, ta gra właśnie stała, tak? To było jedno z takich najważniejszych w niej rzeczy. Od strony muzycznej akurat tutaj jestem raczej całkiem zawiedziony, bo jak niektóre kawałki faktycznie były fajne, to było to całkiem zwyczajne, tak? Bardzo, bardzo typowe dla Nintendo i no w wielu grach myślę mam ten sam problem, gdzie no jest po prostu to zbyt powtarzalne, zbyt no ciągle to samo. Remiksy tych samych kawałków, tak jeden kawałek w 50 wersjach i w 50 grach powtarzający się. To jest fajne, to uderza w nostalgię, ale gdy całą ścieżkę dźwiękową się na tym opiera, no przestaje to chyba być takie fajne, tak? I ja nie grałem w tych gier Mario czy ogólnie Nintendo tak wiele, ale mimo wszystko tą muzykę bardzo, bardzo dobrze kojarzę, jaka tutaj była praktycznie. No ten motyw dźwiękowy, motyw muzyczny Toada się bardzo często powtarzał. I może te kawałki, które mi tak się w pamięć rzuciły, zapadły w pamięć, wydawały się czymś stworzone na potrzeby tej gry, może tak naprawdę nie są czymś nowym, ale to właśnie te oryginalne nowe kawałki mi w pamięć najbardziej właśnie zapadły. I wiadomo, jest dobrze wykonane, jest ładne, przyjemnie się słucha, tak od tej warstwy muzycznej, no nie do końca. Jak graficznie jest fantastycznie, tak muzycznie już mniej. Ale tak każdy poziom oferował coś nieco innego. I też ten poziom trudności, jak nie był duży, to potrafił być ciągle z bardzo, bardzo, bardzo niewielkimi wyjątkami. Bardzo angażujący. Oczywiście powtórki można odrzucić, tak? Te z końca gry, dodatkowe wyzwania, bo one były kiepskie i kropka, po prostu. Ale poza tym, były powtórki bossów, które były takie se. Nie wiem, z 5 poziomów może było identyczne, czy 6, czy 7, ale na ile ich tam? 80 czy ileś? Nie no, było ich dużo w sumie. 18, 36, tam jeszcze 30, no 70 jakieś tych poziomów było łącznie z tymi z Odyssey. I może 10 się powtarzało, może 10 nie było takie dobre. Ale no właśnie, mieliśmy poziomy takie z bieganiem. Tutaj spokojna eksploracja, tutaj jakaś taka niby walka, tutaj jakieś chowanie się, tutaj stanie w miejscu i kręcenie platformami. Ciągle coś nowego ta gra rzucała i też starała się nie dawać podobnych mniej więcej tematycznie poziomów kilku pod rząd, że kilka spokojnych poziomów, potem kilka szybkich, nie, mieliśmy poziom szybki, wolny, średni, szybki, wolny i tak dalej, tak? Dzięki temu to ładnie po prostu, no, płynęło, tak? Fajnie się po prostu cały czas w to grało, gdy było to różnorodne. Wyzwania dodatkowe wykonywało się przyjemnie, z wyjątkami. Bardzo fajnie starało się zwykle wykonać wyzwanie dodatkowe za pierwszym razem, plus no, balans tego wszystkiego był bardzo dobry, tak? To, że się można było zginąć, więc starało się nie ginąć, bo trzeba byłoby zaczynać poziom od nowa, bo nie było checkpointów, z wyjątkiem pojedynczych poziomów. To też sprawiało, że grało się dużo fajniej, wiedząc, mając ciągle na uwadze, że przegrać można. I gdy nie było przegrać łatwo, to jednak trzeba było cały czas się starać, żeby do tego nie dopuścić. No, gra zmuszała po prostu do ciągłego uważania na to, co się robi. Po prostu to, że jest to oryginalny pomysł na grę, bo no, tego się często nie widuje, jest to tak dopracowane. No i właśnie ta czterowymiarowa rozgrywka, powiedzmy, że musimy się poruszać, musimy poruszyć kursorem, musimy coś trzecie robić i poruszać kamerą. I tak naprawdę praktycznie ciągle trzeba korzystać z tych trzech elementów. I to sprawia, że granie w tą grę, mimo że na pozór jest ona bardzo, bardzo prosta, no właśnie potrafi cały czas być czymś, co się nie nudzi, bo tyle elementów cały czas trzeba mieć na uwadze. Obracać kamerą, szukać sekretów, uważać na przeciwników, łaskotać przeciwników, zbierać rzeczy, chodzić ciągle, robić kilka rzeczy w tej samej chwili. I nawet jeśli w praktyce, no to, że gra nie ma game overów, nie znaczy, że jest prosta. Najważniejsze jest, żeby dla gracza, żeby się nie nudził, tak? Nie zmuszać go do czekania, nie zmuszać każdego, żeby grał tak samo, tak? Można jakby wykorzystać swoje umiejętności gracza w 100% ciągle, tak? I tego wiele gier po prostu kompletnie nie robi. Wiele gier ma jeden stały poziom trudności, bez pewnej żadnej głębi. Ta gra, wbrew pozorom, pewną taką głębię, jeśli chodzi o ten poziom trudności, miała, bo jeśli się chciało, można cały czas było biec do przodu, bo dawała, no właśnie dzięki tym trzem rzeczom, które trzeba mieć na uwadze, można było grać powoli, ciągle się zatrzymywać, kręcić kamerą, grać bardzo tak taktycznie, spokojnie, przemyślanie, a można było biec do przodu i reagować na milion rzeczy.
I ta gra właśnie perfekcyjnie dzięki temu dostosowuje się do umiejętności gracza, dzięki czemu wydaje mi się każdy powinien się całkiem dobrze bawić, nieważne czy lubi bardzo proste, spokojne gry, czy te dużo bardziej wymagające. Nie jest po prostu nudna, wydaje mi się, dla nikogo. Nie powinna przynajmniej być, chyba że ktoś po prostu takiego rodzaju rozgrywki nie lubi. Mi się wydaje, że ja takiego rodzaju rozgrywki nie lubię, jak się okazuje. Grało mi się strasznie fajnie. Nie wiem, jak dla mnie jest to bardzo, bardzo interesująca gra. Z tego oto powodu, że niby nie ma tu nic ciekawego. Nie ma tu jakichś mega rozwiniętych mechanik, jakichś super systemu walki, super zagadek logicznych, bogatego systemu poruszania. Nie ma tu nic, a gra się w to świetnie. I to jest coś niesamowitego. To jest coś naprawdę fantastycznego, co wyszło im niesamowicie dobrze. Bo jeśli ja się bawię świetnie od początku do końca, jeśli nie żałuję wydanej kasy, jeśli nie nudzę się ani przez chwilę, no to co? No to jak dla mnie spoko. I do tej gry co najwyżej można się przyczepić za pewne małe rzeczy, jak kilka tych powtórek, jak kilka pobocznych wyzwań, które nie są idealne, jak to, że czasem kursor gdzieś tam utknie poza ekranem. Ale to są małe rzeczy, które nie zachwiały mi jakoś właśnie mojej zabawy z tej gry ogólnej. Plus finałowe wyzwanie z tym labiryntem było fenomenalnie dobrane, wyważone i w ogóle. Było to takie typowe arcade'owe, rogalowe, no granie no. No, postawiłbym tą grę mniej więcej na poziomie właśnie Donkey Konga, czy Crasha, czy A Hat in Time, jeśli chodzi o to, jak się bawiłem. Z tym, że oczywiście tamte gry są w 100% w moim stylu. Są to szybkie, trudne platformówki, gdzie Toad jest powolną, nie wiem, biegaczką. I tak bawiłem się świetnie przy tych wszystkich grach. Nie jest to gra, którą jakoś zapamiętam, nie jest to najlepsza gra, w jaką grałem, absolutnie nie. Ale jest po prostu świetna i to chyba wystarczy. Więc no, Nier Automata to najlepsza gra na świecie, Fury prawie i Kapitan Toad był spoko. Yo. Możesz się dać znać, co sobie zrobić, trzeba przeczytać.